spławik dla młodych łowców. Niech wybiorą co chcą. Polecam od 1,5 do 3 gram. Większy spławik będziecie dalej rzucać. Taki do 3 gram wystarczający, żeby ryby nie miały wielkiego oporu do ciągnięcia i w miarę brały. Antenka czerwona na słoneczne dni, jeżeli żółta, to na dni pochmurne żółtą trochę lepiej widać. Jak założyć? Zawsze antenką do góry, czyli żyłkę zakładamy od tej strony i schodzimy nią w dół. Budowa zawsze jak najprostsza. Fajnie jak jest oczko na dole. Dla początkujących żadne przelotowe zestawy. Polecam kawałek gumeczki tu. Kiedyś to był ucięty wentyl rowerowy. Dzisiaj to mogą być gumki do pęczkowania ochotki. Można też kupić gotowe gumki igielitowe, takie koszulki. Ale myślę, że te są najbardziej uniwersalne. Pasują do wszystkich spławików. Tutaj mamy koniec żyłeczki. Tutaj mamy nasze dwie gumeczki. Teraz w te gumeczki wkładamy antenkę spławika. Najpierw w jedną gumeczkę. Pyk. Potem w drugą gumeczkę. Pyk. Jedna gumeczka jest na dole, druga jest ciutkę wyżej. Pięknie trzymają nam żyłkę. Resztę żyłki przekładamy przez oczko spławika. Jeżeli nie macie tu oczka spławika, to dajecie trzecią gumeczkę na dole. I wtedy nasz spławik wygląda tak. Na żyłce pod spławikiem robimy pętelkę. Na dnie żyłki obcinamy. O, tu ją dobrze widać. A w tej pętelce zakładamy takie magiczne coś, w którym ja się zakochałem. To jest szybko złączka do przyponów. Zakładamy to na pętelce na końcu. Dzięki temu możemy bardzo szybko zmieniać sobie ostatni element zestawu, czyli przypon z haczykiem. Kiedyś robiliśmy to pętelka w pętelkę. Takie łączenie często kończyło się obcięciem przyponu, żeby go wymienić i dopiero montażem nowego. Tutaj możemy sobie przypon w każdej chwili zdjąć, schować do portfela, wyjąć, założyć nowy, jak nam pasuje. Mniejszy, większy przypon, mniejszy, większy haczyk. Jak to założyć, już Wam pokazuję. Przez to oczko przekładamy naszą pętelkę. Tato, nie widać oczka. O, tu widać oczko. Przekładamy naszą pętelkę. Nie widać. I teraz, o, tu będzie widać. Weź na bok. Widać naszą pętelkę? Przełożona przez oczko. O, widać. O, widać. Przełożona przez okrągłe oczko. Teraz przez tą pętelkę przekładamy całe to ustrójstwo. Cyk. Pętelkę zawijamy tu. I robimy tak. I mamy to. Spławik założony. Teraz będziemy potrzebowali takich ołowianych kuleczek, żeby go dociążyć. Po to, żeby stał nam bardzo ładnie pionowo w wodzie. Nie polecam najtańszych. Najtańsze kuleczki mają ostre krawędzie, nie są poobrabiane tak jak trzeba. Te droższe, pudełeczko najróżniejszych granatur, od najmniejszej kuleczki do największej kuleczki sobie dobieramy, tak żeby nie było ich za dużo na żyłce, ale żeby spełniły swoją rolę. Fajnie jest dopłacić kilka złotych, wziąć droższe ciężarki i wtedy tych tańszych musimy to sobie wysypać z kieszonki na rękę, potem z powrotem wrzucić tu tą kieszonkę. Tych troszkę droższych wysypujemy to sobie do środka. To jest taki rant. Wybieramy sobie stąd ile nam potrzeba. Po czym wszystko z powrotem wpada sobie do kieszonki. I zamykamy nasze pudełeczko. Nie kupujcie śrucin najdroższych. To się trochę mija z celem. To już są śruciny dla
tych bardziej zaawansowanych one mają trochę inne oznaczenia. Zwykłe, najprostsze śruciny, tylko nie najtańsze. Każda taka kuleczka ma nacięcie. W to nacięcie wkładamy żyłkę i delikatnie zaciskamy, tak żeby kuleczka z żyłki nam nie spadła. Zaciskamy na początku delikatnie i obserwujemy, co się dzieje ze spowikiem. Gdybyśmy chcieli to zdjąć bez problemu, tylko nie przy użyciu noża. Najlepiej paznokciami rozginamy kuleczkę, ściągamy i zamieniamy na większą, mniejszą, w zależności jaka tam nam będzie potrzebna. Dopiero gdy zestaw mamy spławik wyważony, dociskamy śrucinki i możemy to zrobić takim wyhaczaczem, wyczepiaczem. Założone kulki na żywce wyglądają tak. Jeżeli jesteście początkujący, olejcie śruciny sygnalizacyjne i tym podobne rzeczy. To jest dla tych bardziej wtajemniczonych. Ja młodemu na początku wszystkie śruciny zaciskam na tej pętelce, na podwójnej żyłce. Ma być ich tyle, żeby wasz spławik w wodzie stał i zatopiony był najlepiej dotąd, do tej linii pierwszej z gumką. Jeżeli branie będzie wystawiane, wtedy pokaże się biała część spławika. Jeżeli branie będzie klasyczne i spławik pójdzie w dno, schowa się czerwona część. Najlepszy patent na zaobserwowanie brania. Ostatnia część zestawu to jest żyłka z haczykiem. Nie uczcie się tego wiązać, broń Boże, na początku jeszcze zdążycie się zdenerwować. Kupcie sobie gotowce, średni haczyk, dziesiątka, dwunastka. Można kupić gotowe takie przypony powiązane. Na końcu pętelka. To ma być zawsze cieńsze od tej żyłki, którą macie na kołowrotku. To działa jak bezpiecznik. Jeżeli coś pójdzie nie tak i ryba się urwie, pęka zawsze najsłabsze ogniwo, w tym przypadku przypon. Wasz spławik i obciążenie zostają. Przypon zakładacie nowy, łowicie dalej. Jak to założyć, już pokazuję. Na szybko złączce tu mamy haczyk, na żyłce mamy oczko. Oczko zakładamy za haczyk. Cyk, trzyma się. Wszystko ładnie blokujemy sobie tą czarną gumeczką z góry, tak żeby nasze oczko nie spadało z haczyka. Całość wygląda tak. Nabijamy robaka na haka. Jesteśmy gotowi do łowienia ryb. W praktyce wygląda to tak. Spławik nasz wpada do wody. Przyjmuje pozycję pionową. Obserwujemy każde wychylenie się spławika do góry, do dołu. To potencjalne branie. Wystarczy wtedy unieść, szarpnąć wędką. Mamy zacięcie i złowioną rybkę. Ognia! Nie ma. Widzisz? Taką woteczkę? Taką woteczkę. Pozdrow.